Witajcie moi drodzy, dzień dobry, witam was na kolejnym studium Księgi Objawienia. Dzisiaj będzie to objawienie rozdział 6. Objawienie rozdział 6 mówi nam o rozpoczęciu przełamywania pieczęci zwoju, który otrzymał baranek, czyli Jezus Chrystus, od tego, który siedział na tronie, czyli od Boga Ojca. Zwój zapisany od środka i na zewnątrz, który jest zapieczętowany 7 pieczęciami. Ten właśnie zwój zostaje po kolei, czy pieczęcie tego zwoju zostają po kolei zrywane przez Jezusa Chrystusa. 6 rozdział opisuje nam właśnie pierwszych 6 tych pieczęci i co następowało po tych pieczęciach, po zerwaniu tych pieczęci. Natomiast 8 rozdział opisuje nam zerwanie ostatniej, 7 pieczęci z tego właśnie zwoju. Dlatego to dzisiejszy temat. Podzielimy sobie znowu ten 6 rozdział na 2 części i dzisiaj omówimy sobie zerwanie pierwszych 3 pieczęci oraz co Biblia opisuje, co się działo w tym czasie, jak to rozumieć i o co tutaj chodzi. Także zapraszam, moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie. Od rozdziału 6 Księgi Objawienia aż do rozdziału 19, jak już sobie wcześniej wspominaliśmy, Jezus Chrystus jest przedstawiany w odniesieniu do świata, który świadomie odrzucił Boga. Świata, który świadomie odrzucił Zbawiciela, Mesjasza, Odkupiciela Jezusa Chrystusa. Dlatego też rozdział 6 jest bardzo ważnym rozdziałem w postępie rozwoju opisów Księgi Objawienia. Rozdział ten otwiera długą serię apokaliptycznych obrazów właśnie przyszłych wydarzeń, których w terminologii biblijnych nazywamy wielkim uciskiem. Jak sobie przypominamy, w poprzednim 5 rozdziale, dokładnie tak jak wspomniałem, czytaliśmy o tym, że Jezus Chrystus jako baranek podchodzi do tronu tego, który tam siedział, czyli Boga Ojca. No i 6 rozdział opisuje nam, tak powiedziałem, powoli zrywanie tych pieczęci. Wraz z zerwaniem pieczęci, pierwszej pieczęci, rozpoczyna się okres wielkiego ucisku. Tutaj to chcemy podkreślić, jeżeli ktoś zastanawia, jak i czym otwiera się wielki ucisk, to właśnie wielki ucisk rozpoczyna się zerwaniem pierwszej pieczęci owego zwoju. Więc zerwanie pierwszej pieczęci jest rozpoczęciem wielkiego ucisku. Wielki ucisk jest przepowiedziany i przedstawiony w Piśmie Świętym za pomocą różnych określeń. Jednym z takim z innych określeń wielkiego ucisku jest termin Dnia Pańskiego, albo po hebrajsku Yom Yahweh. Warto też pamiętać, czy wytłumaczyć sobie pojęcia Dnia Pańskiego, bo wiele osób uważa to za jeden dzień. Czyli w tym dniu przyjdzie Pan, powiedzmy, i to nazywają Dniem Pańskim. Po części jest to prawda, ale nie całkowita. Dlatego, że pojęcie Dnia Pańskiego obejmuje bardzo długi okres z szeregiem wydarzeń, a więc nie jest to sam moment przyjścia Jezusa Chrystusa. Dzień Pański rozpocznie się okresem 7 lat wielkiego ucisku, łącznie z wielką wojną narodów, którą Księga Objawienia nazywa wojną Armagedonu. O tym czytamy w Objawienia 16 rozdziale, wersety od 13 po 16. Nie tylko to, bo Dzień Pański obejmować będzie również czas 1000-letniego panowania Pana Jezusa Chrystusa. Tutaj na ziemi razem z swoją oblubienicą. Wielkim wydarzeniem w historii dziejów, kończącym Dzień Pański, będzie sąd przed wielkim białym tronem, zwany popularnie sądem ostatecznym, a więc całość działania Jezusa Chrystusa jako absolutnego władcy, jako króla królów, pana panów, nazywamy Dniem Pańskim. Natomiast wielki ucisk obejmuje okres 7 lat, kiedy to wszystko spadnie na ziemię. Natomiast Dzień Pański
obejmuje ten okres 7 lat wielkiego ucisku, obejmuje tysiącletnie panowanie Królestwa Mesjańskiego na ziemi oraz obejmuje ostateczny okres sądu przed Wielkim Białym Tronem. To nazywamy Dniem Pańskim. Warto, moi drodzy, sobie to zapamiętać. Wraz ze zdjęciem pieczęci, tej pierwszej pieczęci, rozpocznie się przepowiedziane przez proroka Jeremiasza, no właśnie, czas udręki Jakuba. Dlatego też mówimy, że wielki ucisk ma i będzie miał związek z narodem izraelskim. Jeremiasza, 30 rozdział, 7 werset. Biada, gdyż wielki będzie ten dzień, żaden nie będzie jak on. I czas ucisku to dla Jakuba, więc inaczej wielki ucisk to ucisk Jakuba. Jakub, tak, mu Bóg zmienił imię na Izrael, dlatego oznacza to ucisk Izraela. Z tego powodu między innymi, lecz będzie z niego wybawiony, czyli Izrael będzie wybawiony z tego ucisku, który spadnie na niego, chociaż nie cały. Ten czas utrapienia albo udręki Jakuba jest również objawiony, czy został objawiony Danielowi jako 70. tydzień proroctwa o 70 tygodniach. Czyli ostatni tydzień z tego okresu 70 tygodni to właśnie czas wielkiego ucisku. To ten jeden tydzień, dzień za rok, czyli 7 lat wielkiego ucisku. O tym czytamy w Daniela 9, rozdział 27, werset. Na podstawie tego proroctwa i innych prorockich tekstów biblijnych możemy wnioskować, że okres wielkiego ucisku będzie trwał właśnie 7 lat. Pan Jezus Chrystus jako najwyższy autorytet boski w swojej wielkiej mowie eschatologicznej, tu zawsze odnosimy to do Mateusza 24 i 25 rozdział, ale głównie 24 Mateusza, przepowiedział, że okres ten będzie dzielił się na dwie części. Tak? Objawienie też nam mówi o czas, czasy i pół czasu, to okres 3,5 roku, połowy tego okresu. Pierwsza połowa wielkiego ucisku, jak nam opisuje Mateusza, 24 rozdział, wersety od 1 do 14, Chrystus określił początkiem boleści, ale to już jest wielki ucisk. Więc pierwsza połowa to początek boleści. Natomiast druga połowa wielkiego ucisku jest po prostu nazwana wielkim uciskiem. To Mateusza, 24 rozdział, od 15 do 31 wersety, czyli jak gdyby całkowite sprzężenie tego wszystkiego, co się będzie działo. Nie tylko ucisk, ale bardzo wielki. Taki ucisk, jak Biblia mówi, który nie miał nigdy miejsca na ziemi i po tym ucisku również nie będzie już miał nigdy miejsca. Znamiennym wydarzeniem tego okresu będzie zbezczeszczenie i spustoszenie miejsca świętego w świątyni w Jeruzalem, dokonane przez Antychrysta właśnie w połowie wielkiego ucisku. Tutaj możemy sobie znowu porównać to z Księgą Daniela, 9 rozdział, 27 werset. Moi drodzy, otwarcie pierwszej pieczęci, co również jest ważne dla każdego, jeżeli analizuje eschatologię i wiele osób ma wciąż problem z ustanowieniem tego, kiedy oblubienica zostanie wzięta do nieba, jest prosta chronologia biblijna. Jak analizowaliśmy pierwsze 5 rozdziałów, widzimy, że oblubienica już jest w niebie, a reprezentują ją 24 starców, którzy, czy starszych, którzy są wokół tronu. Tak? Omówiliśmy sobie sytuację, dlaczego mówimy, że to oznacza oblubienicę. A więc oni już tam są. Dlatego też zerwanie szóstej pieczęci otwiera wielki ucisk wtedy, kiedy już oblubienica jest w niebie. Rozwój wydarzeń tego okresu nie będzie już miał żadnego związku z Kościołem. Inaczej mówiąc, to wszystko nie spadnie na Kościół, to wszystko nie spadnie na oblubienicę. Dlatego, że oblubienica została zabrana do nieba zgodnie z obietnicą Pana Jezusa Chrystusa, wyrażoną chociażby w Ewangelii Jana, 14 rozdział, wersety od 1 do 3, albo Ewangelii Jana, 17 rozdział, a 24 werset. Także w listach apokaliptycznych, objawienie 2:25 albo objawienie 3:10-11.
Będzie to miało miejsce przed, jeszcze raz, przed nastaniem wielkiego ucisku, bo tak mówi nam Słowo Boże. Kolejne wersety mamy 1 Tesaloniczan 1,10, 1 Tesaloniczan 5,9, 2 Tesaloniczan 1 rozdział, werset od 6 do 10, 2 rozdział 7 werset, Tytusa 2,13, Hebrajczyków 9,28, List Judy, wersety 14-15 oraz Objawienie Jana, już cytowane, 3 rozdział, 10 werset. Warto później, jeżeli ktoś szuka tych wszystkich wersetów, odsłuchać jeszcze raz ten materiał, spauzować sobie, spisać, jeżeli jest to, moi drodzy, komukolwiek potrzebne. W pierwszych trzech rozdziałach Księgi Objawienia często spotykamy termin Kościół. Tutaj mamy greckie słowo eklezja jako zgromadzenie. Ogólnie mówimy dzisiaj kościół, jako nie budynek, ale żywi ludzie, tak? Zgromadzenie żywych ludzi, a nie sam budynek. No ale to greckie eklezja, a więc w pierwszych trzech rozdziałach często termin eklezja był spotykany. Natomiast od rozdziału 4 Księgi Objawienia nie ma najmniejszej ani jednej wzmianki o eklezji. Aż do ostatniego rozdziału tej księgi, 22 rozdział, i 16 werset. Tam jest jeszcze wspomniana eklezja. To już czytałem też ostatnio. Na podstawie relacji objawienia Kościół nie jest włączony do żadnej scenerii ziemskiego dramatu wylania Bożego gniewu, gdyż ten ma być wylany na grzeszną ludzkość. Jest to kara, jest to sąd Boży na tych, którzy odrzucili Mesjasza, Zbawiciela, Odkupiciela Jezusa Chrystusa. Tylko na nich zostaje wylany gniew Boży. Zresztą przez samego baranka. Na podstawie relacji objawienia eklezja czy kościół oblubienica nie jest włączony do żadnej scenerii. Czyli rozdziały od 6 do 19, gdzie mamy opisane właśnie wydarzenia, jak będziemy dalej mówić, 7 pieczęci, 7 trąb, 7 czasz, a więc to jest cała ta część gniewu Bożego stopniowo wylanego na ludzkość podczas tego okresu 7 lat wielkiego ucisku. Nie ma eklezji na ziemi. Jeszcze raz, czytaliśmy 4, 5 rozdział objawienia, kiedy 24 starszych, którzy reprezentują oblubienicę, już jest w niebie. I to w ich towarzystwie, w towarzystwie Boga Ojca, w towarzystwie 4 żywych stworzeń, w towarzystwie całej rzeszy aniołów, Jezus Chrystus jako baranek zrywa pierwszą pieczęć, rozpoczynając wielki ucisk. Jest to bardzo ważne, byśmy to pamiętali i sobie zakodowali, bo wiem, że wielu chrześcijan ma z tym problem. Czy my pozostaniemy na wielki ucisk, czy nie pozostaniemy, czy w połowie, czy na końcu, czy przed. I czasami wiele osób myśli tak przed, ale potem ktoś przychodzi, męci im jak gdyby pewnymi wyrwanymi z kontekstu wersetami, które często dotyczą nawet Żydów, Izraela. No i powstaje pytanie. Księga Objawienia w bardzo prosty sposób to tłumaczy. Jeszcze raz, 4-5 rozdział Księgi Objawienia przedstawia oblubienicę za pomocą 24 starszych, którzy już są w niebie przed zerwaniem pierwszej pieczęci, czyli przed rozpoczęciem wielkiego ucisku. Wielki ucisk będzie to okres, tak powiedzieliśmy sobie, ostatnich 7 lat prorockiego programu związanego z Izraelem, czyli z tego proroctwa o Daniela o 70 tygodniach lat. Jest to opisane w wielu tekstach, nie tylko Daniela, prorockich Starego Testamentu oraz w objawieniu właśnie w tych rozdziałach od 6 do 19, którego kulminacyjnym punktem będzie powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa i moment, kiedy Chrystus zasiądzie tutaj na ziemi na okres mesjańskiego panowania, tysiącletniego królestwa mesjańskiego. Tak więc rozdziały od 6 do 19 przedstawiają w obrazach i w symbolach szczegółową panoramę owych wydarzeń wylewania dnia gniewu Bożego. Sam Pan Jezus Chrystus nazwał ten okres wielkim uciskiem, jakiego nie było od początku świata, tak już wspomniałem, aż dotąd i nie będzie. To słowa naszego Pana z Mateusza, 24 rozdział, 21 werset. Wydarzenia wielkiego ucisku Pan Jezus Chrystus przedstawił bardzo
plastycznie, w postaci dramatu o skomplikowanej scenarii i trudnej symbolice. Dlatego Księga Objawienia tak często sprawia problemy czytającym. Natomiast, tak już sobie powiedzieliśmy, chociażby we wstępie do Księgi Objawienia, nigdy nie możemy tłumaczyć sobie czegokolwiek na swój sposób. Więc jeżeli coś bezpośrednio nie jest tłumaczone w opisie, kogo albo co to oznacza, musimy podobieństw szukać w innych momentach, w innych fragmentach, księgach Słowa Bożego. Dlatego, że Biblia nie podlega dowolnej interpretacji, tylko sama siebie tłumaczy. Natomiast zadaniem czytelnika, chrześcijanina, jest studiowanie tych rzeczy, jest badanie Słowa Bożego całe życie, by miał pełny wgląd, pełną wiedzę na temat tego, co mówi Słowo Boże. Dramat gniewu Bożego, który będzie się dział tutaj na ziemi podczas tego okresu 7 lat, wielkiego ucisku, będzie się składał z trzech następujących aktów: pieczęci, trąb i czasz. A każda z nich zawiera 7 scen, a więc mamy zerwanie na początku tutaj, jak już analizujemy, 7 pieczęci, zadęcie w 7 trąb i wylanie 7 czasz. Akt 7 pieczęci to rozdział od rozdziału 5, pierwszy werset, do 8 rozdział, 5 werset, gdzie następuje w ogóle opis, tak, księgi i później zerwanie pieczęci i tak dalej. Akt 7 trąb, 8 rozdział, 6 werset do 11 rozdziału, 19 werset. Akt 7 czasz, 15 i 16 rozdział. Praktycznie Księga Objawienia tak to opisuje, że na przykład 7 pieczęć mieści w sobie sąd 7 trąb, czyli kończąc się, jak mamy 7 pieczęci, mamy opis 7, ona łączy się z pierwszą trąbą. Natomiast gdy mamy tych 7 trąb i zaczyna się 7 trąba, łączy się ona również z pierwszą czaszą. A więc jeszcze raz, mamy 7 pieczęci, ta 7 łączy się z pierwszą trąbą, mamy 7 trąb, ta 7 trąba łączy się z pierwszą czaszą i mamy też 7 czasz, tak? W ten sposób to wygląda. Rzeczą dla nas tutaj również można podkreślić wielce interesującą, godną uwagi, jest podobieństwo pomiędzy relacją wydarzeń i faktów opisanych właśnie tutaj, w tym 6 rozdziale Księgi Objawienia, ale również opisem znaków końca, które przedstawił nam Pan Jezus Chrystus właśnie w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza. W obu relacjach opis został przedstawiony, moi drodzy, w następującym porządku. Tutaj mamy wizję Antychrysta. Otwórzmy sobie Mateusza. Potem będziemy przechodzić z Mateusza do 6 rozdziału Księgi Objawienia, więc warto sobie zaznaczyć palcem te dwa rozdziały, 24 Mateusza i 6 Objawienia, tak? Czyli Antychryst, 24 rozdział Ewangelii Mateusza, 4-5 werset. A Jezus odpowiedział im: uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł. Zaraz sobie powiemy, dlaczego to dotyczy Antychrysta. Gdyż wielu przyjdzie w moim imieniu, mówiąc: ja jestem Chrystus, i wielu zwiodą. 24-25 werset. Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy. Dokonywać będą wielkich znaków i cudów, aby zwieść, jeśli możliwe, także wybranych. Oto przepowiedziałem wam. No i tutaj wizję Antychrysta w Księdze Objawienia mamy w 6 rozdziale, a pierwszym, 2 wersecie. Zobaczyłem, jak baranek otworzył pierwszą z 7 pieczęci. Usłyszałem pierwsze z 4 stworzeń, mówiące jakby głosem grzmotu: przyjdź. I zobaczyłem oto biały koń, a ten, który na nim siedział, miał łuk, dano mu też wieniec, i wyruszył jako zwycięzca, aby zwyciężać. Wielu chrześcijan, są denominacje chrześcijańskie, które nauczają, że tym kimś jest Jezus Chrystus. Natomiast my sobie udowodnimy biblijnie, że absolutnie nie jest to Jezus Chrystus, ale jest to Antychryst. Ten, o którym Jezus przepowiedział, że przyjdą fałszywi Chrystusowie. Mówiąc fałszywi Chrystusowie, jest to w liczbie mnogiej, dlatego że tak apostoł Paweł nam tłumaczył, że duch Antychrysta już działa, tak, ale objawi on się w pełnej mocy. Dlatego dokładnie tak jest, że postępowali tak zwani prekursorzy Antychrysta,
którzy prześladowali chrześcijaństwo na przełomie wieków. Jednakże tym kulminacyjnym będzie ten główny antychryst, tak, który objawi się właśnie w momencie wielkiego ucisku. Dalej wizja wojny. Mateusza 24, rozdział 6, 7 werset części A. Będziecie zaś słyszeć o wojnach i wieści z wojen. Uważajcie, nie bądźcie przerażeni, bo to musi się stać, lecz to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. To mamy w 6 rozdziale objawienia, 3, 4 rozdział. Widzimy więc to połączenie słów Jezusa o znaków końca, znaki czasów, tak, i przeniesieniem tego na tego, co mówi 6 rozdział Księgi Objawienia. I tutaj oglądamy to połączenie. Jeszcze raz o wojnie, objawienie 6 rozdział, 3, 4 werset. A gdy otworzył drugą pieczęć, usłyszałem, jak drugie stworzenie mówiło: przyjdź. I wyszedł kolejny koń, jaskrawo czerwony. A temu, który na nim siedział, pozwolono odebrać ziemi pokój, tak aby ludzie wzajemnie się zabijali, i dano mu wielki miecz. Dalej, jeśli chodzi o głód, to Mateusza 24, 7, części B. Będą głody, a miejscami trzęsienia ziemi. I to mamy w 6 rozdziale objawienia, 5, 6 werset. A gdy otworzył trzecią pieczęć, usłyszałem, jak trzecie stworzenie mówiło: przyjdź. I zobaczyłem oto koń kary. Ten zaś, który na nim siedział, miał w swej ręce wagę. I usłyszałem jakby głos, który pośród czterech stworzeń mówił: choiniks pszenicy za denara i 3 choiniksy jęczmienia za denara, a oliwy i wina nie marnuj. Dalej sobie to oczywiście wszystko wytłumaczymy. Dalej, śmierć, 24 rozdział, werset 7, części C. Będą głody, miejscami trzęsienia ziemi, co za sobą poniesie oczywiście śmierć, tak? 6 rozdział objawienia, 7-8 werset. A gdy otworzył czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartego stworzenia. Mówiło ono: przyjdź. I zobaczyłem oto koń bladozielony, a ten, który na nim siedział, miał na imię śmierć. A Hades szedł za nim i dano im władzę nad czwartą częścią ziemi. Dokładnie tutaj mamy tą sytuację, by zabijali mieczem i głodem i zarazą i przez dzikie zwierzęta ziemi. Dalej mamy męczeństwo, 24 rozdział Mateusza, 9, 10 werset. Wtedy wydawać was będą na udrękę, będą was zabijać. Będziecie nienawidzeni przez wszystkie narody z powodu mojego imienia. Ważne, to nie jest opis oblubienicy. Że ktoś oczekuje, że taką śmiercią zginie, pozostając wierny Chrystusowi, a z częścią oblubienicy, absolutnie nie czytamy tutaj o oblubienicy. Jeszcze raz, wtedy wydawać was będą na udrękę, będą was zabijać, będziecie nienawidzeni przez wszystkie narody z powodu mojego imienia. Jest tutaj mowa o Żydach, Izraelu. Wówczas wielu zostanie zrażonych i nawzajem będą się wydawać i nawzajem nienawidzieć. Pamiętajmy, że ucisk jest uciskiem Jakuba, uciskiem Izraela. Dlatego jeżeli są ostrzeżenia i Chrystus mówił o tym, dotyczy to i Izraela, nie oblubienicy. I tutaj męczeństwo, 6 rozdział objawienia, wersety od 9 do 11. Gdy otworzył piątą pieczęć, zobaczyłem poniżej ołtarza dusze zabitych z powodu Słowa Bożego i z powodu świadectwa, które składali. Zawołały donośnym głosem: jak długo, Władco Święty i Prawdziwy? Czy nie będziesz sądził mieszkańców ziemi? Za naszą krew nie wymierzysz im kary? Każdej z nich dano białą szatę i powiedziano im, by jeszcze przez krótki czas odpoczywały, aż dopełni się liczba ich współsług i ich braci, którzy mają ponieść śmierć podobnie jak oni. Kataklizm, przepraszam, moi drodzy, 24 rozdział Mateusza, 29 werset. A zaraz po ucisku tych dni słońce zostanie zaćmione i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebios zostaną poruszone. To objawienie 6 rozdział, wersety 12 do 14.
I zobaczyłem, gdy zdjął szóstą pieczęć, że nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. I słońce stało się ciemne jak włosienica, a cały księżyc stał się jak krew. I gwiazdy z nieba spadały na ziemię, podobnie jak figowiec wstrząsany silnym wiatrem rzuca swe niedojrzałe figi. I niebo zostało zwinięte niczym zwój zrolowane, a każdą górę i wyspę usunięto z ich miejsca. Oraz ostatnie podobieństwo, czas, czy podobny ten sam opis, czas Bożego Sądu, to 24 rozdział objawienia. Od 32 wersetu po 25 rozdział, a 30 wersetu, już nie będziemy czytać, bo to jest za długi fragment, ale możecie sobie to później odczytać sami. Natomiast jeśli chodzi o Księgę Objawienia, to 6 rozdział, wersety od 15 do 17, a królowie ziemi, dygnitarze, hiliarchowie, zamożni wpływowi, każdy niewolnik i wolny, ukryli się w jaskiniach i w górskich skałach i mówili do gór i skał: padnijcie na nas, ukryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie i przed gniewem baranka. Gdyż nadszedł wielki dzień ich gniewu i kto zdoła się ostać. No właśnie, to tyle, jeśli chodzi o te same relacje pomiędzy opisem Jezusa Chrystusa w Ewangelii Mateusza, a później opisem Jezusa Chrystusa w Księdze Objawienia. Także, kochani, od rozdziału 6 Księgi Objawienia akcja przenosi się z nieba na ziemię. Wcześniej mieliśmy opis otwartych drzwi, co się dzieje, jak wygląda w niebie, jak wygląda ten, który zasiada na tronie, Bóg Ojciec, baranek jako Chrystus. Jest tu czterech starców, cztery stworzenia, aniołowie, tak? Cały widok nieba oraz wydarzeń. Na początku Chrystus stojący wśród siedmiu świeczników, trzymający siedem gwiazd. Natomiast jeszcze raz od 6 rozdziału cała akcja przechodzi na ziemię, tak? To jest wylanie gniewu Bożego, początek wielkiego ucisku. Z nieba baranek Jezus Chrystus będzie kierował sądami, które spadną na ziemię najpierw w obrazie siedmiu pieczęci, wstępnie w obrazie siedmiu trąb, a na koniec w obrazie siedmiu czasz gniewu Bożego. Tak więc od tej chwili, zgodnie z relacją Księgi Objawienia, ziemia będzie widowiskiem tych właśnie wydarzeń eschatologicznych aż do rozdziału 19, czyli rozdziału od 6 do 19, to cała akcja na ziemi podczas wylania gniewu Bożego, podczas siedmioletniego okresu wielkiego ucisku. Pierwszym takim strasznym aktem dla ziemi, okresem wielkiego ucisku, jest właśnie seria siedmiu pieczęci, to co analizujemy, tak, którym był zapieczętowany ten zwój w ręce baranka. W rozdziale widzieliśmy piątym, jak baranek wziął księgę z siedmioma pieczęciami, a w rozdziale szóstym baranek kolejno zdejmuje od pierwszej pieczęci, łamie każdą z tych siedmiu. Rozdział szósty opisuje więc zdjęcie pierwszych sześciu pieczęci, tak powiedziałem, a rozdział ósmy mówi nam o zdjęciu siódmej. Na podkreślenie zasługuje bardzo ważny fakt biblijny, że to baranek sam zdejmuje pieczęcie. Zaraz się dowiecie, dlaczego jest to ważne. Jest to ważne w identyfikacji właśnie tego, kto jest tym jeźdźcem na białym koniu, który zwycięża, który ma w cudzysłowie koronę na głowie. To jest bardzo ważne, a więc jak czytamy, to baranek zdejmuje owe pieczęcie, prawda? Natomiast podczas sądu siedmiu trąb, siedmiu czasz, na rozkaz Boży zostaną przeprowadzone przez aniołów. Więc rozpoczyna to baranek, Jezus Chrystus, otwarcie wielkiego ucisku, zerwanie siedmiu pieczęci. Natomiast siedem trąb, siedem czasz to już jest przeprowadzane przez aniołów na rozkaz Boży. Czterech apokaliptycznych jeźdźców, moi drodzy, są oni ukazani właśnie przy otwarciu pierwszych czterech pieczęci tego zwoju i mogą oni stanowić
nawiązanie do obrazu starotestamentowego proroctwa z księgi Zachariasza. Tutaj sobie otwórzmy Zachariasza, 6 rozdział. Zachariasza, 6 rozdział, wersety od 1 do 8. Myśmy zobaczyli tutaj to podobieństwo. I znowu podniosłem oczy, zobaczyłem oto cztery rydwany, tak, czterech jeźdźców apokalipsy z objawienia, wyłaniały się z pomiędzy dwóch gór, a góry te były górami z miedzi. Pamiętajmy, że zawsze opis objawienia jest odbiciem czegoś, co było w Starym Testamencie. Dlatego Biblia, Bóg postarał się o to, Duch Święty o to, by nikt nie tłumaczył po swojemu. Chociaż dzisiaj tak wielu robi, to jednak jak możecie się przekonać, jeżeli jest, jak bardzo często jest mylne ich tłumaczenie, jeżeli porównamy to ze Słowem Bożym. Przy pierwszym rydwanie były konie czerwone, a przy drugim rydwanie konie kare. Przy trzecim rydwanie były konie białe, a przy czwartym rydwanie były konie srokate, silne. Wtedy odezwałem się, zapytałem anioła, który rozmawiał ze mną, co one oznaczają, mój panie. I odpowiedział mi anioł, to cztery duchy niebios, wychodzące w postawieniu się przed Panem całej ziemi. Ten rydwan, przy którym są konie kare, te wyruszają do ziemi północnej, białe wyruszają za nimi, a srokate wyruszają do ziemi południowej. Konie silne wyszły i rwały się do biegu, aby obiec ziemię. Powiedział więc, ruszajcie, obiegnijcie ziemię i obiegły ziemię. Zawołał do mnie i przemówił tymi słowy, spójrz, te, które biegną do ziemi północnej, uspokoiły mego ducha w ziemi północnej. To paralelny opis, moi drodzy, tego, co się dzieje w Księdze Objawienia, jeśli chodzi o jeźdźców. No właśnie, pierwsze konie czerwone albo kasztanowe to obraz wojny i przelewu krwi, tak w Objawieniu 6:4. Wyszedł kolejny kon, jaskrawo czerwony. Temu, który na nim siedział, pozwolono odebrać ziemi pokój, tak aby ludzie wzajemnie się zabijali i dano mu wielki miecz. Drugie konie czarne, czyli kare, to obraz głodu, czyli Objawienie 6 rozdział 5-6 werset. Gdy otworzył trzecią pieczęć, usłyszałem, jak trzecie stworzenie mówiło, przyjdź i zobaczyłem oto koń kary. Ten zaś, który na nim siedział, miał w swojej ręce wagę. Usłyszałem jakby głos, który pośród czterech stworzy mówił, chojniks pszenicy za denara i trzy chojniksy jęczmienia za denara, a oliwy i wina nie marnuj. Trzecie konie opisane w Zachariasza to konie białe, to obraz zwycięstwa podboju, to Objawienie 6:2. Zobaczyłem oto biały koń, a ten, który na nim siedział, miał łuk. Dano mu też wieniec, tutaj w tym przekładzie jest poprawnie, nie koronę, tylko wieniec, jak sobie powiemy dalej, i wyruszył jako zwycięzca, aby zwyciężać. No i czwarte konie to konie siwe, albo tam było powiedziane silne, obrazują śmierć i zniszczenie, to Objawienie 6:8. Zobaczyłem oto koń bladozielony, w objawieniu tak mamy nazwane, przynajmniej w moim przykładzie, a ten, który na nim siedział, miał na imię śmierć, a Hades szedł za nim. I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem i zarazą i przez dzikie zwierzęta ziemi. No właśnie, pierwsza pieczęć, moi drodzy, 6 rozdział, 1-2 werset objawienia. Jeździec na białym koniu to nie Jezus Chrystus, tylko pseudo książę pokoju, to sam Antychryst, moi drodzy. To sobie to podkreślimy, dlaczego tak odpowiadamy. Opis wizji rozdziału 6 apostoł Jan rozpoczyna od słów w pierwszym wersecie. Widziałem, jak baranek zdjął pierwszą z siedmiu pieczęci. Słyszałem głos jednej z czterech postaci, donośnie jak grzmot, mówiący, chodź. Warto też tutaj podkreślić, że cztery postacie, które mieliśmy opisane, pamiętacie, w wizji niebiańskiej chwały, o czterech obliczach, biorą teraz udział w przedstawieniu wizji czterech jeźdźców. Zobaczmy, to zawsze oni. 6 rozdział, 1 werset. Zobaczyłem, jak baranek otworzył pierwszą z siedmiu pieczęci i usłyszałem pierwsze z czterech stworzeń. Tak? Natomiast trzeci werset, a gdy otworzył drugą pieczęć, usłyszałem, jak drugie stworzenie mówiło, przyjdź. Piąty werset, a gdy otworzył trzecią pieczęć, usłyszałem, jak trzecie stworzenie mówiło, przyjdź.
No i siódmy werset. A gdy otworzył czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartego stworzenia. Mówiło ono: przyjdź. Musimy sobie też, czy możemy sobie to wszystko też jak gdyby podkreślać, kto jaką rolę tutaj odgrywa, tak? Bierze udział. Apostoł Jan usłyszał głos jednej z czterech postaci, donośny jak grzmot. Nie był to ten sam głos jakby trąby, głos Pana Jezusa zmartwychwstałego, który usłyszał Jan na wyspie Patmos, jak to mówił w pierwszym rozdziale, 10 wersecie, albo w czwartym i pierwszym wersecie. Na wezwanie chodź, apostoł Jan ujrzał nową wizję. Czytamy w drugim wersecie, to biały koń, ten zaś, który siedział na nim, miał łuk i dano mu koronę, albo właśnie wieniec, to jest poprawne tłumaczenie słowa greckiego, i wyruszył jako zwycięzca, aby dalej zwyciężać. Nie trudno, moi drodzy, zauważyć, że nie ma w tym tekście żadnego dokładniejszego wyjaśnienia, kim jest ten jeździec na białym koniu. Tak? Nie jest powiedziane, kim on jest, tylko opis, jak wyglądał. W takich, jeszcze raz, przypadkach jak ten, czytając Księgę Objawienia, nie jest pozostawiony swoim własnym domniemaniom, domysłom lub mniemaniom człowiek czytający, tak? Lecz musi odwołać się do ogólnej wiedzy biblijnej, do innych, paralelnych tekstów Słowa Bożego, które opisują tą samą postać, w tym wypadku Antychrysta. Jeszcze raz, dokładnie, ten jeździec na białym koniu przedstawia Antychrysta i przemawiają za tym liczne, moi drodzy, argumenty, które sobie teraz podkreślimy, byśmy wiedzieli, że to nie Jezus Chrystus, jak niektórzy twierdzą, chociażby świadkowie Jehowy, ale jest to Antychryst. Po pierwsze, skoro Pan Jezus Chrystus, moi drodzy, jako sędzia najwyższy, jako suwerenny król, Pan Panów, Król Królów, sam zdejmuje kolejno siedem pieczęci, rozpoczynając sądy wielkiego ucisku, no to bardzo logicznym wnioskiem jest to, że nie może być równocześnie zawartością i treścią pierwszej pieczęci, a więc tym jeźdźcem na białym koniu, skoro to on przełamuje tą pieczęć i pojawia się jeździec na białym koniu, prawda? Chrystus robi to wszystko z nieba, więc nie może być zarówno tą osobą, jak i tą, która wychodzi na to wydarzenie. Po drugie, otwarciu pierwszej pieczęci towarzyszy otwarcie kolejnych pieczęci, które stanowią zapowiedź wojny, głodu, śmierci i prześladowań. Natomiast panowanie Jezusa Chrystusa nigdy nie przynosiło za sobą wojny, głodu, ani śmierci, czy też prześladowań. A więc ten zwycięzca, pseudo-zwycięzca z wieńcem na głowie przynosi z sobą właśnie takie nieszczęścia, a nie nic dobrego. Po trzecie, jeździec na białym koniu jest doskonałą imitacją Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego mówimy antychryst, antychrystus. Ktoś, kto go imituje, ale jest jego przeciwieństwem, ale jest podobny. Dlatego też mamy podobny obraz jeźdźca na białym koniu. A więc jest to, jeszcze raz, doskonała imitacja Pana Jezusa Chrystusa, który dopiero pod koniec, a nie na początku, to jest ważne też tutaj argument, pod koniec wielkiego ucisku, siedząc także na białym koniu, stąpi z nieba, aby sprawiedliwie sądzić i sprawiedliwie walczyć. To mamy opis w 19 rozdziale, zobaczmy, Objawienia. A więc ten jeździec po przełamaniu pierwszej pieczęci na białym koniu z wieńcem na głowie, z łukiem, pojawia się na początku wielkiego ucisku. Natomiast Chrystus też na białym koniu pojawia się na końcu wielkiego ucisku. Prawda? A więc tutaj musimy to rozeznać i rozdzielić. Objawienie 19 rozdział, opis przyjścia Chrystusa i od 11 do 16. Zobaczyłem otwarte niebo, oto biały koń, a ten, który na nim siedział, więc to nie jest ten sam biały koń, to nie jest ten sam opis tej samej sytuacji ani osoby. Ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy. Tutaj mamy bardzo dokładnie powiedziane, kto to jest. Tak? Ten, który przychodzi na koniec wielkiego ucisku. Sprawiedliwości sądzi i walczy. No któż to może być? Dalej mamy potwierdzenie. Jego oczy jak płomień ognia. Mówiliśmy, kogo dotyczy opis wcześniej w objawieniu, kto miał oczy jak płomień ognia. Oczywiście Jezus Chrystus. Na jego głowie wiele diademów, a więc wiele koron. To jeszcze raz symbolizuje pełną władzę Króla Królów Jezusa Chrystusa. Pełny autorytet.
I teraz ma wypisane imię, którego nie zna nikt poza nim samym. Ubrany w szaty skąpaną we krwi, a jego imię brzmi Słowo Boga. Kto jest Słowem? Tak, na początku było Słowo. Jezus Chrystus. Szły za nim wojska, które są w niebie, na białych koniach, ubrane w czysty biały bisior. Z jego ust wychodzi ostry miecz. To również mówiliśmy w opisie do siedmiu zborów, że oznacza to Chrystusa. Aby nim pobić narody. On sam będzie je pasł laską żelazną i on depcze tłocznie wina szaleńczego gniewu wszechmogącego Boga. A na szacie i na swoim biodrze, dodatkowy, ostateczny dla nas dowód, że to Chrystus, ma imię Król Królów i Pan Panów. Tak? A więc to jest ten jeździec na koniec Wielkiego Ucisku, Jezus Chrystus. Natomiast ten, który się pojawia na początku Wielkiego Ucisku, imitacja, dlatego wygląda podobnie, ale tylko podobnie, nie tak samo, to Antychryst. Tutaj Jan opisuje Chrystusa jako wierny, prawdziwy. Jego imię brzmi Słowo Boże. Na szacie i na biodrze ma napisane Król Królów i Pan Panów, więc prosty wniosek. Po czwarte, biorąc pod uwagę chronologię ostatecznych wydarzeń, trzeba z naciskiem podkreślić, że Chrystus przybędzie na białym koniu, jednakże jeszcze raz nie na początku, ale na końcu Wielkiego Ucisku. Po piąte, wizja pierwszej pieczęci będzie sądem wielkiego oszustwa. Przy porównaniu pierwszej pieczęci z pierwszym znakiem wielkiej mowy eschatologicznej Pana Jezusa, czyli 24 rozdział Mateusza, stwierdzamy, że rzeczywiście sąd pierwszej pieczęci będzie sądem oszustwa. Dlaczego? A więc mówimy o tym, który przyjdzie, wiecie, tak jak Chrystus, ale Antychrysta, który nie wprowadzi tego wszystkiego, ale przeciwieństwo tego, kim jest Chrystus. I to właśnie te słowa, które już czytaliśmy, Mateusza 24 rozdział, 4-5 werset. Baczcie, żeby was ktoś nie zwiódł, albowiem wielu przyjdzie w moim imieniu, mówiąc, jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Jeszcze raz na arenie świata pojawiali się fałszywi Chrystusowie, dzisiaj również są, a tym ostatecznym będzie ten Antychryst. Tak mówiliśmy, że już w państwie rzymskim powstawali Antychrystowie, a więc cesarowie, którzy prześladowali chrześcijan, palili ich na stosach, zabijani byli chrześcijanie na arenach i tak dalej, jednak tym ostatecznym będzie ten Antychryst, który się pojawi podczas Wielkiego Ucisku. Tak więc Pan Jezus Chrystus przewidział, że pierwszy jeździec będzie niesłusznie zresztą utożsamiany z Nim samym, tak? Paweł nam mówił o nim, nazywając go dodatkowymi określeniami, to 2 Tesaloniczan, 2 rozdział 9-11, a ów niegodziwiec, a więc Antychrysta nazywa tutaj niegodziwcem, przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków rzekomych cudów, a więc tak, Chrystus, tak, kiedy był na ziemi, ma objawiać się w podobny sposób, jednak to nie będzie moc Boża, ale moc szatana, by zwieść. Wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Dlatego ześle Bóg na nich ostry obłęd, tak iż uwierzą, kłamstwo. Natomiast w Ewangelii według Jana Pan Jezus Chrystus wyraził się na ten temat następująco w Ewangelii Jana 5 rozdziale 43 wersecie. Ja przyszedłem w imieniu Ojca mego, a wy mnie nie przyjmujecie. Nie przyjmujecie. Jeśli ktoś przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmiecie. Dokładnie tutaj Jezus mówi o Antychryście. Antychryst zostanie przyjęty przez kogo? Głównie przez Izrael. On ma wyprowadzić Izrael. On ma odbudować świątynię, w której zasiądzie w połowie czasu Wielkiego Ucisku. Tak? Więc cały czas te słowa są kierowane do Żydów, chociaż Wielki Ucisk spadnie na cały świat, a więc dotknie nie tylko Izrael, który nie uwierzył, nie przyjął prawdziwego Zbawiciela, ale spadnie też na świat, który odrzucił Zbawiciela, tak? Ale głównie Wielki Ucisk jest jak najbardziej dla Izraela. Szósty dowód, że ten jeździec to Antychryst. Jeździec na białym koniu miał łuk, ale nie miał strzału. A więc znowu imitacja. Rozumiemy? Ten przyszły dyktator świata przyjdzie z wielką mocą, zapowiadając fałszywy pokój. Tak? A więc imitacja tego łuku, który jednak nie ma działania, bo nie ma strzał. Księga Daniela w opisie
Antychrysta. Podaje, że przyjdzie on z pokojowym nastawieniem, podstępnie zdobędzie władzę. To Daniela 11, rozdział 21, werset części B. Tutaj była opisana działalność Antiocha IV Epifanesa. To, i tak jak mówiłem wcześniej, obrazy antychrystów, którzy się pojawiali, prześladowali chrześcijan, mamy już zapisane wcześniej. Tak? Tym ostatecznym, tak jak mówimy, będzie ten antychryst podczas wielkiego ucisku. Podobnie jak Antioch Epifanes rozpoczął swą działalność pokojowo, a potem mordował i prześladował Żydów. Z czym nam się to kojarzy? No z antychrystem, który przyjdzie na początku, będzie za Izraelem, zostanie odbudowana świątynia, jednakże później zasiądzie w niej, ogłosi się Bogiem i zacznie prześladować Izrael. Dokładnie to samo. Także ten końcowy antychryst wystąpi najpierw pokojowo, zawierając nawet przymierze pokoju z Żydami, właśnie ten siedmioletnie przymierze na okres całego wielkiego ucisku. Jak to mówi Daniela 9, rozdział 27, werset. Również Izajasz w 28 rozdziale, 15 wersecie to samo nam opisał. Izajasza 28, 15. Ponieważ powiedzieliście, zawaliśmy przymierze ze śmiercią i z Szeolem mamy umowę, bicz powodzi, gdy przejdzie, do nas nie dojdzie, gdyż kłamstwo uczyniliśmy naszym schronieniem, ukryliśmy się pod fałszem. Dokładnie to, fałszywe przymierze, ten sam tutaj opis, swoich popleczników i zwolenników obsypie zaszczytami. To Daniela 11, rozdział 39, werset. Mówimy cały czas o tym oszustwie, które będzie prowadzić oczywiście do ostatecznego jego planu, by później sam zasiąść w świątyni, ogłosić się Bogiem, zacząć prześladować Izrael, który oszukał. Następnie zdejmie swą pokojową maskę, dokładnie tak, aby dokonać strasznych prześladowań nieporównywalnych w okrucieństwie egzekucji oraz masowych mordów i rzezi. Dokładnie tak. Siódmy czynnik przemawiający za tym, że ten jeździec na białym koniu to antychryst. Najlepszym przykładem pokojowego nastawienia antychrysta jest fakt, że ten fałszywy pokój antychrysta będzie trwał bardzo krótko. Pokój, który będzie na ziemi, gdy przyjdzie Mesjasz na swoje tysiącletnie królestwo, będzie panował tysiąc lat. Natomiast ten, w cudzysłowie, pokój antychrysta będzie trwał bardzo krótko, jedynie do otwarcia drugiej pieczęci, o której tekst biblijny mówi nam w objawieniu 6.4, a temu, który siedział na nim, dano moc zakłócić pokój na ziemi, czyli antychrystowi, tak by mieszkańcy jej zabijali się nawzajem i dano mu wielki miecz. Więc przeciwieństwo pokoju, krótki okres, połowy tego czasu wielkiego ucisku. No i ósmy czynnik, mamy takich 10. Ósmy, tekst biblijny podaje, że jeździec na białym koniu miał koronę. I w wierszu, czy w wersecie drugim czytano, damy mu koronę, chociaż tutaj w tym przykładzie dosłownym już mamy lepiej, mam powiedziane, że dano mu wieniec, to o tym też już mówiliśmy podczas poprzednich naszych spotkań, jak to tłumaczyć. To znowu oczywiście nie jest korona królewska, to nie jest ta korona, którą nosi Chrystus, czyli grecki diadem, a o Chrystusie czytaliśmy, że ma wiele diademów, wiele koron, ale jest to tylko wieniec, czyli Stefanos, to taki sam wieniec, jaki zyskiwał zwycięzca na arenach rzymskich. On dostawał taki właśnie Stefanos, wieniec. A więc znowu imitacja. Ten jeździec na białym koniu ma wieniec, nie koronę, natomiast ten na końcu, który przychodzi po wielkim ucisku, Jezus Chrystus, ma wiele diademów, wiele koron jako król królów, pan panów. Wieniec na głowie jeźdźca na białym koniu to emblemat zwycięzcy dokładnie w zawodach. Tutaj nacisk został położony nie na autorytet, czyli że Chrystus ma wiele diademów, wiele koron, że ma autorytet do wszelkiej władzy, moc, królestwo, ale tutaj jest nacisk położony na zwycięstwo. Właśnie ten Stefanos, czyli nie korona, ale ten wieniec, że on zwycięża, tak? A nie jest panem panów ani królów. Królem królów, ale na jakiś czas zwycięża, czyli zgodnie z jego planem coś się dzieje.
No i jest to potwierdzone w drugiej części, drugiego wersetu. Wyruszył jako zwycięzca, tak aby dalej zwyciężać. Wiele fragmentów ksiąg prorockich mówi o licznych zwycięstwach Antychrysta na polu religijnym, socjalnym i politycznym. Mamy to w Księdze Daniela, a tak samo w Nowym Testamencie, w drugim liście do Tesaloniczan, drugi rozdział, wersety od 2 do 4, czy też objawienie 13, rozdział, wersety od 1 do 10. Ale jego zwycięstwo będzie trwało tylko do czasu wyznaczonego, tak nam mówi Daniel, 11, rozdział, 36, werset. Będzie miał powodzenie, aż się dopełni miara gniewu. A więc tak, krótki czas i do wyznaczonego czasu, praktycznie jest to połowa czasu tego wielkiego ucisku, bo to, co jest postanowione, wypełni się. Jak nam mówi Daniela 7,26, potem będzie się sąd i pozbawią go władzy, tego Antychrysta, aby ją ostatecznie zniszczyć i obalić. Paweł opisał nam w drugim liście do Tymoteusza 2,8, że Chrystus zabije tego Antychrysta tchnieniem swoich ust, gdy przyjdzie wraz z swoją oblubienicą na koniec wielkiego ucisku, jak sobie przeczytaliśmy. Dziewiąty, jak gdyby, czynnik, który potwierdza, że to Antychryst, w przeciwieństwie do obrazu Antychrysta ukazanego w wizji pierwszej pieczęci, Pan Jezus Chrystus pod koniec wielkiego ucisku stąpi z nieba, również na białym koniu, ale wtedy jego skroń, tak już powiedziałem kilkakrotnie, okalać będą liczne korony, czyli diademy, a z jego ust będzie wychodzić ostry miecz, a więc całkowicie inny obraz niż tego jeźdźca, który następuje po zerwaniu pierwszej pieczęci. Więc pamiętajmy, początek wielkiego ucisku to pojawienie się Antychrysta. Tak? Na zerwanie pierwszej pieczęci. On jako pierwszy z tych czterech jeźdźców nadchodzi, a za nim ta cała konsekwencja tego, co on będzie robić, czyli trzej kolejni jeźdźcy, symbolicznie. Reasumując wszystkie powyższe argumenty, należy stwierdzić, że pierwszy jeździec, jeszcze raz Księgi Objawienia, to przyszły dyktator świata w okresie wielkiego ucisku, to bestia wychodząca z morza, opisana w 13 rozdziale Księgi Objawienia. Bestia z 13 rozdziału Księgi Objawienia to Antychryst. To również Antychryst. Tak, tutaj ten jeździec na białym koniu z wieńcem i łukiem bez strzału to Antychryst. Tak samo bestia wychodząca z morza w 13 rozdziale Księgi Objawienia to również Antychryst. W innym symbolu, w innym przedstawieniu. Na zakończenie rozważania na temat pierwszej pieczęci warto zauważyć, że cztery jeźdźcy apokaliptyczni, będący przedmiotem pierwszych czterech pieczęci, stanowią jedną całość jako grupa. A więc mówimy, że to się ma dziać i jak gdyby ten pierwszy to jest tak naprawdę prawdziwy ktoś, czyli Antychryst, ale tych trzech jeźdźców za nim, no to już jest jedynie efekt rządu tego pierwszego jeźdźca, czyli Antychrysta. I wchodzi to jak gdyby w jedną całość, chociaż jest to przedmiotem czterech pieczęci. Na czele tej grupy stanie król według swojej woli, tak opisał Antychrysta Daniel w 11 rozdziale, 36 wersecie, którego apostoł Paweł nazwał, i tutaj mamy różne określenia Antychrysta, właśnie człowiek bezprawia, syn zatracenia, przeciwnik, niegodziwiec, to wszystko drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział, trzeci, czwarty, ósmy, dziewiąty werset. A towarzyszyć mu będą właśnie wojna, głód i śmierć, symbolicznie przedstawione jako tych dodatkowych trzech jeźdźców. Warto też zapamiętać, żeby nie szukać, kto to są ci trzej jeźdźcy, no bo skoro pierwszy to jest Antychryst, ten białym koniu, no to co to za jeźdźcy? No nie, to oznacza następstwo rządu Antychrysta przedstawione w symbolach jeźdźców. I oznacza to po prostu wojnę, głód i śmierć jako następstwo władzy Antychrysta na ziemi. Druga pieczęć, moi drodzy, to jeździec, jak czytamy, dotworzył drugą pieczęć, usłyszałem, jak drugie stworzenie mówiło przyjdź i wyszedł kolejny koń jaskrawo czerwony albo ognisto-czerwony, jak mówi nam inny przekład. A temu, który na nim siedział, pozwolono odebrać ziemi pokój, tak by ludzie wzajemnie się zabijali i dano mu wielki miecz. Chrystus, gdy przychodzi na ziemię, miecz wychodzi z jego ust. Tutaj znowu falsyfikat
dano mu wielki miecz. Moi drodzy, drugi koń to wizja wojny. Ten miecz właśnie oznacza wojnę, tak jak sąd oznacza wychodzący miecz z ust Chrystusa. Tak tutaj ten miecz oznacza wizję wojny na świecie. Gdy baranek zdjął drugą pieczęć, apostoł Jan usłyszał głos drugiej postaci, wzywający do oglądania drugiej wizji. Jan widzi tutaj postać, tak przeczytaliśmy, drugiego jeźdźca, na koniu barwy ognistej. Tutaj mamy słowo greckie purros, oznacza to właśnie czerwono-ognisty. I ten sam, moi drodzy, wyraz purros występuje jeszcze tylko raz w objawieniu, w 12 rozdziale i 3 wersecie i dotyczy czerwonego smoka. A więc czerwono-ognisty smok, dotyczy to szatana, diabła. Tutaj ten purros, słowo ma w określeniu drugiego konia, drugiego jeźdźca, wygląd, jego barwa. Barwa tego konia jest płomienista, wpadająca w czerwono-krwisty kolor, kolor krwawy, kolor wojny. W przeciwieństwie do konia białego, który udaje pokój, jest to koń bojowy, więc bez żadnych tutaj udawań. Barwa jego oznacza, że jest opryskany krwią. Niesie ze sobą ogień, pożogę, zniszczenie. Temu zaś, który na nim siedział, dano moc zakłócić pokój na ziemi, by mieszkańcy jej zabijali się nawzajem. To 13 rozdział, również 10 werset objawienia. Symbolem jego misji był wielki miecz. A więc, moi drodzy, niedługo nacieszyła się bezbożna ludzkość fałszywym, pozornym pokojem, fałszywym Chrystusem. Tak? Ten pokój, który miał być przyniesiony, zamienił się w wielką światową wojnę. Po otwarciu drugiej pieczęci militarne działania zbrojnego oręża w antychrystusowym królestwie przerwały właśnie tą chwilę łudną spokoju. No i nie może być inaczej, moi drodzy, bo jak czytamy w Izajasza 48, rozdziale 22 wersecie, nie mają pokoju bezbożnicy. To Chrystus jako jedyny jest księciem pokoju. A ci, którzy odrzucili księcia pokoju, no niestety tego pokoju nie doświadczą. Pokój w takim wymiarze to chwilowa przerwa między działaniami wojennymi. Ciągłe napięcia, zbrojne konflikty między narodami będą wtedy na ziemi codziennym zjawiskiem. Będzie to spełnieniem przepowiedni proroków Starego Testamentu, Izajasza, Ezechiela, Daniela, Sofoniasza, chociażby Sofoniasza, pierwszy rozdział, werset 14-18, Daniela 11-40 i tak dalej. Chrystus w swoich znakach, gdy powiedział w Ewangelii Mateusza, w swojej mowie eschatologicznej, 24 Mateusza, powiedział, że drugim znakiem czy zjawiskiem wielkiego ucisku będą wojny i wieści wojenne. A więc dokładnie tak, to jest ta paralela znowu, czyli Chrystus mówi, że będą wojny, wieści wojenne, w objawieniu przedstawia to jako jeźdźca na tym czerwonym koniu, który odbierze światu pokój, a dano mu wielki miecz, symbole wojny. Dokładnie się tutaj wszystko zgadza, potwierdza. I Chrystus powiedział w 6-7 wersecie 24 rozdziału Mateusza, powstanie bowiem naród przeciwko narodowi, królestwo przeciw królestwu, wielka światowa wojna podczas okresu wielkiego ucisku. Będzie to praktycznie niekończący się łańcuch wojen, a największa z nich Armagedon, albo Harmagedon, z objawienia 19 rozdział, werset od 11-21, będzie poprzedzać bezpośrednio powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa, dlatego że Armagedon, od właśnie hebrajskiego Harmagedon, jest od góry Megiddo, gdzie zawsze były wojny, czy to było takie miejsce strategiczne przeciwko na przykład Izraelowi. Wielkie walki się tam odbywały, Izraela przeciwko innym najeźdźcom. Symbolem jest właśnie tego Harmagedon, czyli ta wielka wojna, kiedy Antychryst z wojskami całego świata wyruszy przeciwko Izraelowi. I wtedy na dotknięcie źrenicy oka Bożego, czyli atak na jego lud, który do końca nie odrzucił, który wciąż dotyczy obietnicy, zejdzie Chrystus z nieba wraz z swoją ulubienicą. Dokładnie tak. By ich ochronić i zasiąść w królestwie tysiącletnim na ziemi.
Złudna nadzieja trwałego pokoju, który miał przynieść fałszywy Chrystus, legnie w ruinie. Ten stan ulegnie zmianie dopiero wtedy, gdy Pan Jezus Chrystus, Książę Pokoju, obejmie panowanie jeszcze raz w tysiącletnim królestwie, gdzie zarówno ziemia powróci do rajskich warunków, gdzie zwierzęta będą żyć w zgodzie, jak czytamy proroczo, lew będzie leżał z jagnięciem, dziecię wyciągnie swoją rączkę do jamy kobry, nic mu się nie stanie. Nikt nie będzie czynił krzywdy na mojej świętej górze. To są obietnice i tak będzie wyglądać na ziemi podczas tysiącletniego panowania Księcia Pokoju Jezusa Chrystusa. No ostatnia na dzisiaj pieczęć, trzecia pieczęć, moi drodzy, to werset 5-6. A gdy otworzył trzecią pieczęć, usłyszałem, jak trzecie stworzenie mówiło: przyjdź. Zobaczyłem, a to koń kary. Ten zaś, który na nim siedział, miał w swej ręce wagę. Usłyszałem, jakby głos, który pośród czterech stworzeń mówił: chojnik z pszenicy za denara i 3 chojniksy jęczmienia za denara, a oliwy i wina nie marnuj. Moi drodzy, jeździec na karym koniu to wizja głodu. Po raz trzeci wizję otrzymał Jan, tak? Wizję trzeciego jeźdźca. Tak Zwilin mówi nam tutaj, że ten jeździec był na czarnym koniu albo na karym koniu. W jego ręku była waga. Moi drodzy, już w czasach Starego Testamentu waga była powszechnym symbolem opisującym racjonowanie żywności. A więc podczas głodu. Zobaczmy sobie Księgę Kapłańską, 26 rozdział, a 26 werset. A gdy złamie wam podporę w chlebie, to 10 kobiet będzie piekło wasz chleb w jednym piecu, będą wam wydzielać chleb na wagę, a wy będziecie jedli, ale się nie nasycicie. To jest zawsze symbol głodu, wyliczania jedzenia, czyli słabe zasoby żywienne. Dokładnie tak, a więc wizja głodu, moi drodzy, to trzeci jeździec po całej tej wielkiej wojnie. Po tej właśnie wizji wojny następuje wizja głodu, ponieważ głód jest najczęściej właśnie następstwem wojny. A więc jeździec na czarnym koniu jest ponurym zwiastunem klęski głodu jako przyjawu Bożego gniewu i kary, który spadnie jako kolejne następstwo władzy tego uzurpatora, fałszywego Mesjasza, Antychrysta. Psalmista przedstawia głód jako wyraźny dowód Bożej kary. Jak otworzymy sobie Psalm 104, ładnie jest to opisane. Psalm 104, wersety 27-29. Wszystko to czeka na Ciebie, bo trzymać swój pokarm w swoim czasie. Gdy im dajesz, zbierają. Gdy otwierasz swą rękę, nasycają się dobrem. Trwożą się jednak, gdy zakryjesz swą twarz. Kiedy zabierasz im ducha, umierają i obracają się w proch. To wyraźny dowód Bożej kary. Dokładnie przekleństwo spadnie na ziemię, jak najbardziej wylanie gniewu Bożego na całą ziemię. Podobnie klęskę głodu opisał prorok Joel w pierwszym rozdziale Księgi Joela. Natomiast Ezechiel mówi, że głód będzie jedną z klęsk, które spadną na ludzi. To proroctwo Ezechiela, 6 rozdział, 12 werset. Kto jest daleko, umrze od zarazy. Kto jest blisko, padnie od miecza. Kto pozostanie, uchowa się, umrze z głodu. Tak wywrę na nich mój gniew. Zatem kara miecza jest obrazem drugiej pieczęci, czyli wojny, natomiast kara głodu obrazem trzeciej pieczęci. Kara zarazy obrazem czwartej pieczęci. Tak? Wojna, głód, zaraza, wszystko następuje po sobie. Następnie apostoł Jan słyszał głos w 6 wersecie: miarka pszenicy za denara. Tutaj mamy określenie w moim przykładzie hojniks. W innych przykładach znajdziecie denara. I 3 marki jęczmienia za denara, oliwy i wina nie dotykaj. 6 werset przedstawia właśnie rozmiary klęski głodu na ziemi. Tekst biblijny wspominałem tutaj o miarce pszenicy.
Właśnie miarka to grecki hojniks, dlatego ja mam tutaj w moim przykładzie hojniks. To stosowana w czasach starożytnych miara rzeczy sypkich, zwłaszcza zboża. Herodot, historyk grecki, podaje, że hojniks była to porcja zboża dla jednego niewolnika, przewidziana na jeden posiłek, praktycznie cztery zagłębienia dłoni. Tekst biblijny wspomina również o denarze, a denar stanowił całodzienne wynagrodzenie pracownika w winnicy. To na przykład Chrystus mówi w obrazie pracowników winnicy, tak? W Mateusza 20 rozdział, gdzie właściciel winnicy umówił się z pracownikami na denara. To właśnie umówimy sobie teraz, jaką wartość miał ten denar. Otóż za denara w czasach Nowego Testamentu można było kupić aż 8 miarek pszenicy lub 24 miarki jęczmienia, który, jak widzimy, był trzykrotnie tańszy od pszenicy, stanowił pokarm niewolników i bydła. Natomiast w okresie Wielkiego Ucisku, gdzie mamy ten opis, za tego samego denara, czyli dzienne wynagrodzenie, będzie można kupić tylko jedną miarę pszenicy, tak, a nie 8. Lub 3 miarki jęczmienia, 3 gorsze posiłki, a nie 24. Innymi słowy, moi drodzy, jest to opis głodu, który będzie tak dokuczliwy, że cały zarobek praktycznie zostanie wydany na żywność droższą lub tańszą, do tego stopnia, że na inne produkty i potrzeby już nie będzie środków. Tekst biblijny dodaje nam tutaj jeszcze informację w objawieniu, że oliwy, ale oliwy i wina nie dotykaj. Moi drodzy, olej i wino to produkty podstawowe, tak? Niedrogie. Dlatego mamy znowu dobry obraz, że w czasach głodu, gdy spadnie na tą ziemię, staną się nieosiągalnym luksusem. A więc mamy podkreślenie, jaki głód będzie panował, że te rzeczy, które są tak łatwo i tanie dostępne dzisiaj, w przyszłości będą rarytasem, wręcz niedostępne. Nie ma tutaj nawet wzmianki o ilości oliwy i wina, tylko jest powiedziane nie dotykaj, co nasuwa przypuszczenie, że w czasie ucisku ceny ich będą zbyt wysokie nawet dla bogatych. Jeśli jeszcze zważymy, że w okresie wielkiego ucisku kupno i sprzedaż będzie możliwe jedynie posiadającym pieczęć Antychrysta, tak? Nie będą mogli kupić ani sprzedać. Objawienie 13 rozdział 16, 17 werset, tu widzimy cały obraz tego, co się będzie dziać na tej ziemi, co spadnie na tych wszystkich ludzi, którzy odrzucili Antychrysta. Dlatego tak ważne jest, moi drodzy, by dzisiaj, nawet gdy nie ma posłuchu, głosić Chrystusa, głosić o tym wszystkim, co ma spaść na ten świat, bo nie wiemy, kiedy nasze ziarno może zostać zasiane. Ktoś w tym momencie może się śmiać, odejść, nie zważać, nawet nas prześladować, ale w przyszłości może to wydać owoc, jeżeli Bóg tak zadecyduje. Także zawsze siejmy, moi drodzy. Właśnie, to słowa, jeszcze raz, które podkreślił Chrystus, Mateusza 24, 21 werset, podkreślając całą tą sytuację na ziemi, że będzie to wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy już nie będzie. Pan Jezus Chrystus w swojej mowie o znakach czasu, Mateusz 24 rozdział, w związku z sądem trzeciej pieczęci przedstawił kolejny paralelny, czyli równoległy znak czy zjawisko wielkiego ucisku, właśnie, że będzie głód. Mateusza 24:7 części B. Moi drodzy, wszystko to brzmi bardzo złowrogo, bardzo złowieszczo dla całej ziemi, jako zapowiedź Bożej kary na bezbożnych, którą już przepowiedział prorok Izajasz, jak sobie otworzymy Izajasza 65 rozdział. Pamiętajmy, że następstwem tego jest to, że świat nie uznał cierpienia tego, co zrobił Jezus Chrystus, Boży Syn. Jest to wciąż lekceważenie, deptanie tego, co zrobił Chrystus, odrzucanie. Dlatego cały ten sąd słusznie spadnie na ten świat, który odrzucił Chrystusa. Izajasza 65 rozdział, wersety od 12 do 14. Was przeznaczam pod miecz i wszyscy pocholicie karki na rzeź.
Bo gdy wołałem, nie odpowiadaliście, gdy mówiłem, nie słuchaliście. Czyniliście to, co złe w moich oczach i wybieraliście to, co mi się nie podobało. Dlatego tak mówi Pan Jahwe. Oto moi słudzy będą jeść, lecz wy będziecie głodni. Oto moi słudzy będą pić, lecz wy będziecie spragnieni. Oto moi słudzy będą się weselić, lecz wy będziecie się wstydzić. To moi słudzy będą wiwatować z głębi szczęśliwego serca, lecz wy będziecie krzyczeć z głębi zbolałego serca i zawodzić złamani na duchu. Moi drodzy, taki właśnie los spotka tych, którzy odrzucili chleb życia, chleb żywota Jezusa Chrystusa. Jana 6 rozdział. Ja jestem chlebem życia. Kto mnie je, ten będzie żył wiecznie. Dokładnie tak, odrzucenie Jezusa jako chleb życia będzie rezultatem wielkiego głodu na ziemi, tych wszystkich nieszczęść, które spadną na ten świat. To tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o te pierwsze trzy pieczęcie. W części drugiej omówimy sobie czwartą, piątą, szóstą pieczęć i jak wyglądali, jak to wyglądało, co się działo po ich otwarciu. Natomiast za dzisiaj bardzo Wam dziękuję za uwagę. Każdy, kto sobie chce jeszcze raz odsłuchać, będzie to zarówno tutaj, jak i na moim kanale YouTube'owym Chrystus w nas, Marcin Broda, gdzie możecie znaleźć też poprzednie części wykładów Księgi Objawienia, jak i ponad 300 innych vlogów. Także zapraszam serdecznie. Można sobie tam zrobić dobre studium, spisać wersety biblijne, jak uważacie. Dziękuję jeszcze raz. Życzę Wam wszelkich błogosławieństw Bożych. No i pozostańcie w miłości i w radości Pana naszego Jezusa Chrystusa.